Szwecja przyjęła sobie, że w dosyć krótkim odstępie czasowym doprowadzi do tak zwanej opcji zero, czyli w roku nie będzie żadnych ofiar śmiertelnych w wypadkach drogowych, samochodowych. Istnieją trzy takie podstawowe parametry, które decydują o bezpieczeństwie na drogach. Pierwsze to jest stan infrastruktury drogowej, drugie to są przyzwyczajenia kierowców i trzecie to są samochody. My jako producent jesteśmy w stanie ten trzeci element zapewnić. Im więcej samochodów Volvo na polskich drogach, tym bezpieczniejsi wszyscy będziemy. Oczywiście, gdy chodzi o te systemy, które mają chronić nasze życie, one są rozwijane dwutorowo. Pierwsza opcja to są solidne blachy, strefy zgniotu, a więc to, co mechanicznie ma ochronić nasze ciało przed konsekwencjami wypadków. Druga opcja to jest bardzo ważny element, elektroniczne systemy, które albo zmniejszą prędkość, z którą dochodzi do kolizji, albo całkowicie wyhamują auto w wypadku wykrycia ryzyka kolizji. Te systemy już teraz działają. System City Safety to jest system standardowy we wszystkich obecnie sprzedawanych modelach Volvo, bez żadnej dopłaty. Te samochody hamują przed innymi samochodami. Kiedyś hamowały w zakresie prędkości od 0 do 50 na godzinę, teraz hamują przy różnicy prędkości pomiędzy pojazdami 50 na godzinę, więc działa bardzo daleko ten system i bardzo mocno jest w stanie nam pomóc. Prędkość reakcji tego systemu jest wielokrotnie szybsza. Zanim jesteśmy w stanie sięgnąć do pedału hamulca, ten system zaczyna reagować. Te wszystkie systemy mają sprawić, by do tych najgorszych wypadków po prostu nie dochodziło. Wielu z nich jesteśmy w stanie uniknąć, choćby zaśnięcie za kierownicą w nocy. Odpowiedni system jest w stanie wykryć, że kierowca śpi, utrzymać samochód na pasie, obudzić go odpowiednim sygnałem, spokojnie zahamować samochód, skierować go na pobocze i włączyć kierunkowskazy awaryjne. To są rzeczy, które w tej chwili stają się faktem i na naszych oczach. Ta technologia się bardzo dynamicznie przeobraża.